Małopolskie TV. Małopolskie TV, Małgorzata Kareńska, rozmawiamy z liderem zespołu Zakopower, Sebastianem Karpielem-Łecką. Panie Sebastianie, wiadomo, że górale mają przydomki, rody mają przydomki. Skąd się wziął się przydomek Łecka? Tak się kiedyś złożyło, że moja prababcia leżała w szpitalu gruźliczym tutaj w Kościelisku i jej mama wtedy, czyli moja praprababcia, pracowała w piekarni. Codziennie przynosiła jej bułki do tego szpitala. Koleżanki, które obok leżały w sali, nazywały ją Bułecka. Bułka była wtedy wielkim rarytasem. I to tak przylgnęło do naszej rodziny i utrzymuje się do tej pory. Jak góralowi grało się tutaj pod Tatrami? Ja zawsze lubię grać w Zakopanem. Tu jest dużo naszych znajomych, dużo rodziny, więc to jest wyzwanie i zawsze jesteśmy mocno zmobilizowani i mamy wielką radość z tego, że możemy tutaj wystąpić. Skąd pomysł włączenia do swojego repertuaru na przykład Dziewczyna o perłowych włosach Omegi? Cóż, to się stało w wyniku zapotrzebowania przez różne imprezy na tego typu muzykę. Kiedyś występowaliśmy na jubileuszu powstania styczniowego i tam zagraliśmy właśnie Obławę Kaczmarskiego. Potem graliśmy gdzieś na festiwalu w Opolu. Tam był Dzień Marka Grechuty i musieliśmy przygotować jego piosenkę. Te piosenki tak przylgnęły do nas, tak nam się spodobały, że gramy teraz zawsze na koncertach. Jakie są najbliższe plany zespołu? Gdzie będziecie koncertowali? W czwartek w Mrągowie, potem w Wejherowie, potem w Łodygowicach koło Żywca, potem w Krakowie. Mamy mocno napięte plany, ale przede wszystkim w tej chwili skupiamy się na tym, żeby pomyśleć już o nowej płycie. Czas na nowy materiał i nad tym będziemy pracować. Mhm. Czy byliście kiedykolwiek Zakopower był pod górą parkową w Krynicy? Nie pamiętam, ale jeżeli nie byliśmy, to na pewno będziemy. Mhm. Czy mógłby Pan powiedzieć coś dla Małopolskie TV w Gwarze Góralskiej? Od siebie tak, od serca w gwarze. Niech się darzy. Pozdrawiam z Hitchkick, widzów telewizji Małopolskie TV. Dziękujemy ślicznie. Dziękuję bardzo.